Dzień dobry, witam Cię Wojtuś serdecznie na kolejnej lekcji. Jak rozumiem, kontynuujemy dzisiaj w ramach naszych lekcji, w ramach e-banku talentów, dalej Sonaty Clark, tak? Dobrze. Czy chcesz od jakiegoś konkretnego fragmentu zacząć, czy coś powtórzyć, czy lecimy dalej? To znaczy, myślę, że możemy tam lecieć dalej. No. Ja zacznę od trzeciej strony, tak jakby. Dobrze. To, co przede wszystkim jakby jest takie najbardziej gdzieś tam słyszalne i wysuwające się na pierwszy plan, to są zmiany pozycji, wiesz, bo w sensie jest dużo czyściej niż było ostatnio. Widzę, że poćwiczyłeś, że rzeczywiście przepracowałeś te rzeczy, ale one są cały czas jakby za bardzo słyszalne. One są, znaczy zakładamy, że to jest powiedzmy etap ćwiczebny. Natomiast na etapie koncertowym by się przydało, żeby jednak te zmiany pozycji były nieco bardziej transparentne. Jakby ci się udało troszeczkę łagodniej. Mi się wydaje, że ty w ogóle dość wolno zmieniasz te pozycje, tak dość leniwie, wiesz? Jeszcze raz jakbyśmy spróbowali. Wiesz, i na przykład chociażby to miejsce zaczynasz po pauzach. Nie będziesz miał czasu, żeby sobie sprawdzać tego dźwięku. Musisz się nauczyć łapać ten dźwięk z powietrza. Jakoś albo gdzieś tutaj sobie przy pizzi katować, albo coś bardzo dyskretnie musisz to zrobić. No nie możesz wćwiczyć sobie, wiesz, Wojtuś. No bo co ty później zrobisz, jak ten biedny fortepian będzie się przez te cztery takty produkował, tak? Będziesz też mu taką dogrywkę robił? No chyba nie za bardzo. Wojtuś, jeszcze szukamy, jak ty tam zmieniasz tę pozycję? Tu jest półton, z pierwszego na drugi. Tak, ale zobacz, że robisz to bardzo gwałtownie. To trzeba zrobić niemalże w ostatniej chwili, ultra szybko, ale też ultra delikatnie. Bo ty robisz to teraz szybko i tak gwałtownie, a to trzeba zrobić szybko i bardzo, bardzo, wiesz, to trzeba wykorzystać ułamek sekundy, bardzo wyczuć tą zmianę pozycji. Tak, i wiesz, jeszcze sekret dobrej zmiany pozycji, wiesz jeszcze w czym Wojtek tkwi? W tym, żeby dotrzymać dźwięk, ten ostatni dźwięk przed zmianą. Jeśli ty z niego szybciej uciekniesz, to wtedy dajesz sobie więcej czasu na tą zmianę pozycji, czyli ta zmiana pozycji się wydłuża i jest bardziej słyszalna. Więc musisz dosłownie w ułamku sekundy dograć i właściwie na styku dosłownie, tak? Najłatwiej się zmienia pozycję w momencie zmiany smyczka, bo trzeba ją tak wycelować, żeby właśnie w momencie tej zmiany smyczka to zrobić. I wtedy ona będzie najmniej słyszalna. W tym wypadku tego legato to po prostu musisz bezwzględnie dotrzymać tą nutkę, tak? I po prostu się dosłownie ekspresowo przemieścić. Bardzo, bardzo szybko, ale bardzo miękko. Dobra, tutaj znowu nie dotrzymałeś. Tu. Ty troszkę, wiesz, problem jest u ciebie taki, że ty szarpiesz te zmiany pozycji. Wiesz, one są takie... Coś takiego jest. Przesadzam oczywiście bardzo. No
Je trzeba zrobić bardzo, wiesz, mówię, zdecydowanym ruchem, ale delikatnym. Ty je robisz zdecydowanie i gwałtownie. Więc musisz wyeliminować tą gwałtowność. Dobrze! Teraz było, Wojtek, świetnie, było o wiele lepiej. Słucham? Mówię, że troszeczkę rytm na tym ucierpiał, ale mam... Troszeczkę rytm na tym ucierpiał, ale wiesz co, przede wszystkim pierwsza zmiana, niesamowicie dobrze ją wyczułeś i zrobiłeś to rzeczywiście po dograniu tej nuty i ona była niemalże niesłyszalna. Zresztą mówię, jak będziesz sobie wracał do tego nagrania, to na pewno usłyszysz różnicę pomiędzy tym pierwszym swoim dzisiejszym, tak, z przegraniem tego fragmentu, a właśnie teraz tym. Lećmy dalej. Tak, ale Wojtuś, ty musisz złapać kontekst tego, co przed chwilą skończyłeś, bo tam nie masz czasu znowu na sprawdzenie, wiesz, po prostu, wiesz, oczywiście przy takim roboczym ćwiczeniu, jak najbardziej przy ćwiczeniu intonacji można sobie tak sprawdzić właśnie z pustą struną, ale ty musisz wyćwiczyć kontekst. Zwróć uwagę, gdzie kończysz, w którym miejscu. Dokładnie. Tak, ale uważaj, bo nie starczyło ci teraz smyczka. Źle rozegrałeś prędkościowo, tak? Tak, tak. Ale widzisz, po prostu tam kończysz pozycję niżej, czyli musisz ten palec wyciągnąć, tak? I dotrzymaj wtedy ten dźwięk, bo troszeczkę z niego uciekasz, bo zaraz masz zmianę pozycji. Znowu uciekłeś. Wojtek, znowu tu, ro, ro, ro. Tu szarpnąłeś znowu zmianę pozycji. Tu masz właśnie tą sytuację, kiedy chyba zmieniasz pozycję przy zmianie smyczka. Nie tu, tylko dalej. Tu. Nie. Wojtek, czy ty mnie w ogóle dobrze słyszysz? Bo nie wiem, czy mnie słychać. Wyprzedzasz zmianę pozycji. Zmianę pozycji zrób dokładnie w momencie zmiany smyczka. Wtedy będzie niesłyszalna. W tej chwili cię... Jest coś takiego. Aha. Pomiędzy tymi. Nie spiesz się, Wojtuś. Pam, pa, pa. Nie dotrzymujesz tam czasowo pauzy. Przed tą, Wojtuś, przed tą figurą. Ja, parara. Nie dotrzymałeś wcześniej. Dokładnie. Wysoko. Tak, i teraz to jest bardzo ważne, żebyś sobie przemyślał, jak tutaj, wiesz, jak tutaj to ogarnąć, żeby wskoczyć, tak? Żebyś wiedział dokładnie, z której pozycji wchodzisz. Ty tam grasz po dole, tak to? Tak, tu jestem na strunie D dosyć wysoko. Od dźwięku C do drugiej pozycji i teraz stąd musisz się dostać na C. Czyli musisz de facto wyćwiczyć skok z dźwięku F, na C. Dokładnie. To teraz w ten sposób właśnie poćwicz ten skok sam. Przede wszystkim, zobacz, przy tym dźwięku C ręka jest w jakiejś pozycji. Poza tym ręka w pewnym sensie obejmuje pudło i szyjkę, tak? Więc musisz też jakby...
też jakby znaleźć ten punkt jakiś taki styczności, żebyś wiedział, do czego dążysz, do jakiego układu ręki, bo to nie jest tylko skok, ale tu jest jakby jakiś pewnego rodzaju układ ręki w górze, tak? Mhm. Więc musisz dokładnie wiedzieć, do jakiego układu ręki będziesz dążył. Spróbuj sobie to ustawić najpierw. Tak, tylko zauważ, Wojtek, ile ty tam masz na to czasu? Bo teraz sobie taką relaksacyjną, no tak, wolną zmianę ćwiczymy. Ja próbowałem to doczyścić, bo nie było czysto. Mhm. Bardziej musisz, wiesz, ten skok na zasadzie skoku wyćwiczyć. Złapania tutaj pozycji ręki w górze, bo ty trochę jakby nie do końca wiesz, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. Hmm? Też mi się tak wydaje. Dawaj, dawaj. Nie przestajemy. To jest kwestia, gdzie dotkniesz pudła, żebyś wiedział, w którym miejscu dotykasz pudła dłonią, lewą dłonią. Wtedy będziesz miał jakby tą pozycję na pewniaka, tak? Mhm. Razem jest coraz lepiej, prawda? Mhm. I spróbuj teraz zagrać, po prostu zobaczymy, co nam to krótkie ćwiczonko dało. Ta-ra-ra-ra. No tutaj też będzie kolejna. Widzisz, dużo pewniej wszedłeś w pozycję. A to było, wiesz, dosłownie 2-3 minuty ćwiczenia, więc jeśli będziesz regularnie sobie ten skok powtarzał podczas ćwiczenia tej sonaty, zawsze tej części sonaty, to nie będziesz miał w ogóle problemu ze złapaniem tego miejsca, tak? Kontynuujmy. Mhm. Dobra, uważaj na intonację. Poza tym tam chyba jest jakieś ściszenie, tak? Jest piano pianissimo, tak. No właśnie. I Wojtuś, znowu uważaj po raz kolejny na to, żebyś nie przerywał smyczkiem, nie rwał smyczkiem w momencie, gdy zmieniasz pozycję, bo robisz takie jakby przerwy. Mhm. Doskonale. Mhm. Dobra, Wojtuś, jaką masz tam artykulację? No kropeczki, więc pewnie. Dokładnie. Więc wiesz, ja bym to. Ja, wiesz, jak ja to na przykład gram to tak dość żarliwie, dość energicznie, bo tam jest duża dynamika, prawda, w tym miejscu. Znaczy jest crescendo, a jest impetuosa, więc pewnie... Dokładnie, więc, tak. Więc na tym crescendzie... Ale właśnie wejść bardzo tak energicznie i jednak, żeby to było takie, wiesz, z pikatą... Tak? Bardzo żarliwe, takie z pikatą martele. Każda nuta, właściwie na każdą nutę powinieneś mieć duży... Tak? Tak, czyli widzisz, czyli takie spikato bardziej wzwyż niż na boki, bo jak na boki to ono się rozmarze, tak? Żeby takie było bardzo, bardzo, że tak powiem, wbijane w instrument, ok? A spróbujmy jeszcze raz wolno, bo tam jest znowu nam podkłada nogę zmiana pozycji, tak? Mhm.
Tak, i ono takie powinno, Wojtek, być w tym szybkim tempie. Dokładnie, dokładnie z takimi początkami, każda nuta. Mhm. Mogę to odrobinę szybciej. Oczywiście, tak, tak, tak. Tak, ale uważaj, bo już tak jest problem ze zmianami płaszczyzn, bo jak ty tam zmieniasz pozycję? Dopiero tak? Na dźwięk A, na drugi palec tak? Też pozycję. Tak? Więc przede wszystkim w wolnym tempie musisz sobie przeanalizować, kiedy, w którym momencie są te zmiany strun. Zobacz, najpierw jest tu... Tu masz dwie nuty, tu jedna, tu dwie. Masz jedna, dwie, trzy i jedna. Tak? Zagraj sobie raz to wolno. Bo tak naprawdę w momencie, gdy mamy takie smyczki skaczące, to my musimy prawą rękę też nauczyć tych zmian płaszczyzn. One muszą się odbywać w bardzo energiczny sposób. Wtedy nic ci się nie zaplącze i wtedy właśnie uzyskasz większą precyzję i będzie ci dużo łatwiej jakby wyszczekać te nuty, tak? Dokładnie. A jak grałeś wcześniej, to odnosiłam wrażenie, że za szybko się przenosiłeś w płaszczyznę struny A. Stąd jakieś takie zawirowanie. Bo na D masz trzy nuty. Też wiesz co, też można takie zmiany płaszczyzn, bo czasami masz je smyczkiem w dół, czasami smyczkiem w górę, poćwiczyć z lekkimi akcentami. Zobacz. To też bardzo czyli pomaga. Czyli na każdą zmianę struny akcent, tak? Dokładnie na tak. Pierwszą... Dokładnie tak. Dokładnie. Tak, bo to w ten sposób też, mówię, uczysz prawą rękę tych zmian. I sobie stopniowo przyspieszajmy tempo, tak wiesz, kroczek po kroczku. Lepiej. Ale fajnie, bo jest fajna teraz energetyka w ogóle tych spikat. I fajnie by było, żeby w tych szybszych tempach, żeby właśnie dokładnie tą energię i te początki dźwięków też zachować, tak? Już jest troszeczkę lepiej. Dokładnie, żeby właśnie zachować taki jumpy ten, taki skoczny smyczek, dobra? Mhm. A to już dalej zagrać? Czy... Tak, już lecimy dalej. Tak, sobie to doćwiczysz, bo sobie musisz stopniowo doprowadzić to do tempa, tak? No tak. Wojtek! Halo? Trochę szybciej. Dźwięk. Zaczynamy, tak. Nie, dźwięk grasz zły. A już grałeś wcześniej, na pierwszej stronie ten sam błąd był, halo. Co to jest na zasadzie resetu, że inna strona i te same błędy, tak? Pamiętasz też, że tam miałeś ten błąd? Mhm, tak. Dobra, Wojtek, wiesz co, ten rytm pam, pa, pam, ta, 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 tam, pararam, ta, tam. Wiesz, mi się wydaje, że ty za mało myślisz o tym, żeby tą szesnastkę podłączać do kolejnej. Tak? Ty troszeczkę grasz jakby... Ociężale tą szesnastkę, tak? Musisz grać bardziej taki smyczek odbitkowy. Nie wiem, czy kiedykolwiek właśnie... Czy kiedykolwiek taki rodzaj smyczkowania tak przerabiałeś na sucho, nie w utworze, wiesz? Generalnie polega to na tym, że energia... Energia z tej szesnastki idzie na następną nutę.
Czyli jest odpuszczenie lekiem. I to jest właśnie dokładnie to smyczkowanie tu. Jam, papa, rararam, papa. Czyli po tej ósemce z kropką jakby troszeczkę odpuszczamy energetycznie i znowu bierzesz energię na tą szesnastkę połączoną z nutą następną, czyli z jednej energii, kto grasz. Papa. To będzie dokładnie to samo na początku. Że bierzesz energię, to nad czym pracowaliśmy kilka lekcji temu, tak? Grałeś te dwie nuty na jednej energii, bo jakbyś zechciał, to wiesz, to by zupełnie nie brzmiało tak, tak? Wtedy to jest sprężyste i wtedy tak naprawdę ta szesnastka jest bardzo taka, wiesz, wypowiedziana w odpowiedni sposób. I jest ten smyczek odbitkowy. To może spróbuję na razie na pustej strunie. Tak, spróbuj, właśnie chciałam to ci zaproponować, żebyś spróbował najpierw sobie na pustej strunie, czy tam na jakimś dźwięku pojedynczym, jakby nie skupiając się na lewej ręce. Wiesz co, ty nie odpuszczasz, wiesz? Ty robisz, że zostajesz na strunie. To jest cały czas granie w taki sposób, czyli pam, pa-pam, pa-pam. Wiesz co, twoje ruchy są zanadto proste. Jakbyś spróbował, Wojtu, zrobić, patrz, paum, pa-paum, pa-paum. Czyli żeby troszeczkę tej łódeczki się dokładnie tak, spróbujmy wolno. Wiesz, i w ten sposób odpuszczając tą nutę, mięsień ci puszcza, i możesz kolejny raz jakby wziąć kolejną energię po tej ósemce z kropką, prawda? Dokładnie tak, Wojtek. Spróbujmy teraz w wolnym tempie nanieść to może na tekst sonaty już, tak? Tylko jeszcze do tego ćwiczenia mam wrażenie, że czasami na przykład jak robię taki... Wiesz co, bo ty, Wojtek, Albo się trzymam tutaj, albo mi w ogóle odskakuje ten, przerywa się dźwięk, bo nie wiem, gdzieś. Wiesz co, bo ty nie robisz cały czas tego. Ty cały czas próbujesz dość płasko ten ruch wykonać. Czyli ten ruch zaczynamy tak, jakbyś chciał położyć. Ręka musi być niezwykle elastyczna, zwłaszcza łokieć. Jeszcze tylko tak, bo położyć co? Że, położyć rękę. Smyczek, tak? Pał. A, rękę na przykład. Tak. I tutaj... Lepiej! Dokładnie. Dokładnie, Wojtek, teraz jest super, bo ten dźwięk zaczął bardziej odpuszczać. Oczywiście na razie robisz to w dość łopatologiczny sposób. No tak, ale ja muszę to przemyśleć. Ale wiem, to trzeba po prostu przetrawić, musisz, jak to się mówi, tak, tak, tak. Ale w bardzo dobrym kierunku. Spróbujmy teraz w ten sposób właśnie nanieść to na tekst sonaty i zobaczymy, co nam to da i co nam to pomoże. Wojtuś, dźwięk, a. Grasz cały czas zły. Błagam, weź jakąś czerwoną kredkę i zamaluj, bo cały czas ten sam dźwięk jest zły. Nie wiem, tak sobie 15 kółek weź w to miejsce. Jak ja właśnie mam takie miejsca, gdzie tak głupieje, to mam po prostu, wiesz, nuty pomalowane, takie wielkie koło wzięte, żeby już pamiętać, żeby od razu wzrok, wiesz. No tak, bo to jak już jest wygrane, to trzeba... Dodatkowy proces myślenia. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wojtuś, ale za to teraz skupiłeś się na dźwięku i zagrałeś złą odbitkę. Taką sztywną. Wojtuś, ale dograć. Poczekaj, ale roboczo też gramy ładnie, tak? Mm.
usłyszałem, którąś nutę wytrzymać, ale którą dokładnie. Końcówkę. Tam papary, jam papary, jam papam papary, jam paparara. Tu dograć, nawet nie dotrzymać. Tara, aha. Bo ty zagrać tara. Pospieszyłeś się bardzo na tych nutach. I tak, i bardzo uważaj, nawet przy takim roboczym ćwiczeniu, bardzo, Wojtusiu, uważaj na jakość dźwięku cały czas. Ja to cały czas powtarzam, bo nawet ćwicząc, wiesz, na... Nie gramy w ten sposób, tak? Tylko zawsze... Tak? Dużo tej miękkości, dużo odpuszczania. Granie, wypuszczanie dźwięku w ten sposób, nie spłaszczanie tej ręki, tak? Jeszcze uważaj, Wojtek, na jedno niebezpieczeństwo, wiesz, żeby to nie poszło w stronę 32. Bo jesteś już tak na takiej niebezpiecznej granicy, tam, ta-tam, grania bardzo krótko, tam, pa-pa, ra-ra-ram, ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Więc uważaj, oczywiście jak będziesz grał szybciej, to będzie dużo łatwiej, w tej chwili w tym wolnym tempie jest znacznie trudniej, ale tak wyczulam cię tylko, dobrze? O tu! Wojtek, tu! Ta-ra-ra! Ja-ra-ra! Nie, coś... Nie w tą stronę. Jest na dół... O, już wiem. Nie, bo... Wojtek, cały czas... Jakie tam masz wartości? Tam są szesnastki, 32 czy triole? Triole. No właśnie, a ty to grasz jak szesnastki. Albo nawet, albo ja, ra, 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 ra. Musisz tak zagospodarować smyczek, żeby starczyło ci jeszcze na te dwie nuty tak długości. Ale też skróciłem. A tam masz jeszcze takiego przecinasa? Tak. Tak, tak, tak. No właśnie. Wiesz co, ty niestety robisz... Nie masz czym grać, jeszcze robi się to. Zostaw. Zostaw gdzieś tyle smyczka na tą triolkę. Na te dwie nuty z trioli. Problemy momentami z wygniataniem dźwięku wynikają z tego, że masz dość nieruchomy łokieć. U ciebie łokieć za mało pracuje, wiesz, cały czas. Zacząłeś bardzo dużo tutaj z przegubu, a przegub powinien być bardziej amortyzujący. Więcej ruchów z otwierania, zamykania i więcej tych ruchów wyrównawczych łokcia, bo ich jednak gdzieś tam brakuje. Lepiej było teraz, ta-ra-ra. Jeszcze troszeczkę zjadłeś ostatnią nutę. Ja ra ra, ta ra ra. I wtedy jest luft i dalej. Tak? No dobrze, to ja już tak. To sobie dopracujesz, tak, tak, lecimy dalej, tak, bo się nie będziemy zatrzymywać na jednym miejscu i tu go męczyć. Wojtuś, Wojtek, ta ra 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 ra, szeroko, w smyczku, miękki smyczek, ale szeroko. Ja to jest na dół. Dobrze. Nierytmicznie, Wojtek. Ja pa 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 ra 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 ta 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 tam pa pa ra 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 tam pa pa. Coś tu się zawahałeś. Z tempem, z rytmem.
wiesz co, uważaj bardzo, no bo to jest wiadomo, to jest na etapie jakimś tam ćwiczebnym, tak, to jest na etapie w ogóle pracy nad tym utworem, nad takim dopracowywaniem szczegółów. Uważaj, żebyś nie uciekał. Uciekasz momentami, nie dogrywasz. Gdzieś te dźwięki czasami coś za długo, coś za krótko, zwróć uwagę, bo teraz jest ten etap, żeby wychwycić te wszystkie złe rzeczy, tak? Dobra, ale tam znowu ja tam, coś nie wiadomo, ja tam. Wydaje mi się, że to kwestia, że byłem nie w tej części smyczka, co powinienem. Chyba tak. Bo byłem jakoś nie przeniosłeś się, powinieneś jakby podczas grania tych kilku nut przenieść się niżej do dolnej połowy smyczka, tak? Tak, bo w ogóle tego zapomniałem. Okolice dolnej, tak. Okolice rzeki. Dobra, ale nie ruszaj tak gwałtownie z tempem. Jam, pa, 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 pam. Bo wiesz, bo ćwiczysz to jako taką manierę i potem już grając w tempie docelowym znowu będzie problem, tak, rytmiczny. Jam, pa, 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 pam, pararam, pa, pa, pa. To jest dość żwawe tempo tego miejsca, tak? Takie wydłużenie nuty. Jam, pa, 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 ja, ta, 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 tam. Jam, pa, 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 pam. Uważaj bardzo na takie rzeczy, bo musisz te rzeczy wychwycić właśnie na etapie ćwiczebnym. Chociażby z tego tytułu, że w tej sonacie, jak później już będziesz grał w tempie docelowym, jest bardzo dużo rubat. Bardzo można sobie na dużo takich właśnie odstępstw od takiego trzymania się stricte rytmu pozwolić. I tego typu zagrywki właśnie w momencie, na etapie tym ćwiczebnym, jeśli zignorujesz, to niestety Wojtek potem, wiesz, przepłacisz graniem nierytmicznym. I to pójdzie w stronę takiego manieryzmu, jakiegoś manierycznego grania, tak? Bo to będzie wtedy jam, pa, 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 ja, ta, 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 ta. Powstanie niepotrzebne zatrzymanie. Jam, ta, 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 ja, ta, 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 tam. Tararam, pam, 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 jam, pam, pam, ba, ja, pa, 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 pam, pa. Tam jeszcze są dalsze fragmenty, tak, do zatrzymania się. Tak, oczywiście tutaj leci inaczej, bo to już jest ten następny fragment, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Wiesz, co mam na myśli. Dalej to robisz. Ja, pa, 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 ja, ta, 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 tam. To na pewno to usłyszysz, jak będziesz sobie odtwarzał lekcję. Ja, pa, 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 pam. Przejście z triol na rytm czwórkowy. Dobrze, i teraz tak, no w tym fragmencie, jak dla mnie na przykład, tak jak się w ogóle układa to harmonicznie, to jest bardzo taka melodia, taka bardzo długa, leista fraza. Czyli bardzo ważne jest, żebyś bardzo tutaj trzymał dźwięk, wiesz? Żeby nie było takich ja, parara, pam, żeby nie były słyszalne te zmiany pozycji, żeby ona, tak jakbyś dosłownie grał na jednym mega, mega, mega długim smyczku. Okej? No tak, a to zmiany pozycji będę musiał poćwiczyć. Tak.
Wojtuś, uważaj, bo jak idziesz do Żabki, robisz coś takiego, robisz taki domek. Mhm. Tak, zwróć na to uwagę. Zwróć uwagę, czy przypadkiem nie prostujesz na przykład kciuka. Więcej uwagi może skup się bardziej na piątym palcu, na tym, żeby on bardziej pracował przy Żabce. Tak, bardzo doprowadzasz do Żabki w ten sposób. Zwróć na to uwagę. Wojtek, wiesz co, zaobserwowałam, że mało bardzo otwierasz i zamykasz rękę i z tego też wynikają te tutaj takie wychylenia. Znowu wychyliłeś. Za mało doprowadzasz do Żabki zamknięciem ręki. Zamykasz rękę, dopychając przekup. Czyli... Tak, i uważaj, spójrz, co się stało z kciukiem. Widzisz, co, widzisz, jak to wygląda? Jest bardzo mocne tutaj wychylenie. Tak. Mhm. Jakby ci się udało nad tym... na to generalnie zwrócić uwagę troszeczkę przy pracy, dobra? I też zapominasz momentami o pracy łokciem. Łokieć jako ruch wyrównawczy, czyli w momencie, gdy idziemy w kierunku Żabki, w pewnym momencie troszeczkę nam ten łokieć pomaga, bo jak go zostawimy, to nie mamy czym dojść do Żabki, więc zaczynamy tutaj wypychać wtedy przegub, tak? Mhm. No, tylko taka drobna uwaga, bo troszeczkę słyszę, że zgniatasz dźwięk przy Żabce, więc stąd pozwalam sobie zwrócić tutaj na to uwagę. Dobra, uważaj na intonację, Wojtuś. Intonacja. Też kolejna kwestia, taka dla ciebie też gdzieś tam do przemyślenia, to jest co wibrujesz, a czego nie wibrujesz. Żeby też nie była tutaj jakaś przypadkowość z tym związana, tylko jednak żebyś wibrował na przykład tam pajara, tarara, pajara, aż się chce zawibrować tą górną nutkę, tak? Dokładnie. Na palce, bo ten czwarty tak. Tak, czwarty niepełnosprytny, jak ja to mówię. Ale wiesz co, nie, to jest bardziej kwestia pomyślenia o tym, bo wydaje mi się, że nie myślałeś jeszcze o tym, które dźwięki wibrować, a które nie. Nie, i że czasami tak właśnie obserwuję taką pewnego rodzaju przypadkowość, że jakaś pierwsza nuta z łuku jest niezawibrowana, po czym następna jest dowibrowana w trakcie, więc tylko właśnie cię na to chciałam wyczulić. Żebyś też przemyślał sprawę. Bo na tym, mówię, etapie przyuczania się utworu, zapoznawania się z nim, to jest najlepszy moment, żeby sobie gdzieś tam takie rzeczy przemyśleć i już zacząć to jakby w tym wolnym, od tego wolnego tempa wdrażać. Wtedy nie będzie takiej, wiesz, przypadkowości, bo bardzo często jest też jeszcze taki błąd, że ćwiczymy utwór tak naprawdę bez wibracji, co też jest bardzo pomocne i bardzo przydatne, ale warto później właśnie tak jakby wybielając ten utwór, bo to nam daje pewnego rodzaju taki właśnie komfort, że każdy dźwięk jakby jest równocześnie ważny, tak? I w tym momencie po przegraniu tego utworu w taki sposób warto potem właśnie przemyśleć, które z tych dźwięków są najważniejsze, gdzie dążę, jak na przykład rozplanować taką wibrację. Warto rozplanować wibrację na przykład w takich miejscach, gdzie mamy crescendo jakieś i tak dalej, które nuty, bo nie jesteśmy często w stanie zawibrować wszystkiego, tak? No tak. Nie zawsze to dobrze brzmi. Dobra, kontynuujmy, tak?
Zobacz, spójrz, halo, halo, spójrz na rytm. Tam w tej samej górze. Czy na pewno grasz dobry rytm? Nie. No właśnie, on jest bardziej, ja to mówię, wiesz, tutaj dodaje pikanterii ta szesnastka, która się pojawia, tak? Bo zawsze... Tak, ona musi być bardzo energetyczna, Wojtuś. Pograj sobie naprawdę to miejsce bez wibracji, tylko ćwicząc na prawą rękę. Żeby to było naprawdę energiczne i bezwzględnie dograne. To będzie zupełnie inna moc tego miejsca. To jest taki, wiesz, znowu taki krzyk, tak? To jest znowu takie... Bardzo ważna jest ta szesnastka. Wojtek, ale no nie możesz jakby... Nie możesz muzyki niszczyć przez technikę. Ty skracasz i się coś spieszysz. Wiesz, mnie jako słuchacza nie obchodzi to, że to jest trudne, czy że to jest wysoko, czy to jest niewygodne, czy coś tam. Mnie jako słuchacza interesuje ekspresja tego miejsca, a to miejsce jest niezwykle ekspresyjne. Tak, ale teraz grasz zupełnie innymi smyczkami, Wojtek. Czy tam to znaczy, że wtedy grałeś źle? Nie, teraz zagrałem, bo nie wiedziałem, jak się zaczyna. Że ja poprawię to do teraz. Dobra, ale powiem ci szczerze, że w twoim wykonaniu lepiej brzmiało tymi smyczkami na odwrót. Tak jakby mniej się męczyłeś. Nie. Tymi drugimi. Czyli w dół zacząć. Chyba wiesz, chyba w twoim wypadku brzmi to zdecydowanie naturalniej. No wtedy jest ta najwyższa nuta na dół. Wiesz co, ale powiem ci szczerze, że niekoniecznie, bo na dole jest ryzyko zgniecienia tej nuty. Natomiast na górze możesz ją bardziej, jak ja to mówię, turbo doładować. Tam, pa, pa, ra, ta, ta. Znaczy ta nuta akurat... Ta akurat wypada na dół wtedy. No tak, tak. Ja mówię, ta dłuższa. Na dół jest pod górę... A było ci wygodniej? Czy nie, poczekaj, bo nie rozumiem. Czyli wygodniej ci nie. Tymi... Znaczy ja na razie nie mam żadnych preferowanych. A nie masz preferowanych. Bo brzmieniowo... Brzmiało najlepiej tak, jak teraz zagrałeś. Jak wcześniej grałeś do góry, to tak jakby się dusiłeś na tej nucie, wiesz? Więc myślę, że to jest jakieś tam miejsce na pewno gdzieś tam do przemyślenia. No niestety już chyba powolutku musimy kończyć, ale powolutku tak się przedzieramy przez tą część. Myślę, że tutaj dużo takich właśnie tego typu uwag i bardzo dużo właśnie takiej dokładności na tym etapie, na którym teraz jesteś, czyli przyswajania tego utworu, gdzieś tam szukania, w którym kierunku ma to iść. Także dziękuję ci bardzo i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.